Paulina, dzisiaj przez 2,5 seta było widać taką dużą cierpliwość w grze, później trochę nerwów i końcowy sukces. Co dzisiaj było najważniejsze w waszej grze, co zadecydowało o zwycięstwie? Ten mecz w porównaniu do ostatniego z Budowlanymi jakby był troszeczkę bez emocji i ciężko się grało, bo no, był taki troszeczkę momentami taki bez wyrazu. Tutaj zawdzięczamy taki polot kibicom, bo no, przynajmniej oni robili atmosferę i przynajmniej można było się czuć jak na meczu, a nie jak na treningu. No my się cieszymy ze zwycięstwa, na pewno Budowlane też przemyślą sobie ten mecz i przeanalizują, więc na pewno z innym nastawieniem wyjdą już w czwartek na kolejne spotkanie, na pewno będą chciały wygrać, więc my też musimy zostawić już ten mecz za sobą i koncentrować się na kolejny. W meczach o medale już po całym sezonie chyba nie jesteście w stanie się za mocno zaskoczyć taktycznie oba zespoły. Chyba ten mental będzie tutaj decydujący w tych rozgrywkach, prawda? Dokładnie. Fizyka i mental to jakby... Bo tutaj taktycznie rzeczywiście nie możemy... One mają nas rozpracowane, my mamy je i tylko teraz kwestia niuansów, które po prostu zagrają na boisku. Klaudia, statuetka MVP powędrowała w Twoje ręce, w dobre ręce. Natomiast wydaje się, że zwycięstwo dzisiaj było najbardziej istotne. Było widać taką cierpliwość w grze i grę na wynik po prostu. Tak, to prawda. Dzisiaj byłyśmy zespołem prawdziwym, grałyśmy bardzo zespołowo. Myślę, że każda wzięła na swoje barki część gry i dlatego kontrolowałyśmy mocno ten mecz, nie dałyśmy szansy Budowlanym na rozkręcenie się. Do następnego meczu 4 dni. Pewnie szybko zapominamy o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Wielkiej euforii nie będzie i przygotowania następnego meczu. No dokładnie. Gdzieś myślę, że nie możemy się nacieszyć tym zwycięstwem za długo. Czyścimy głowy, bo jeszcze są 2 mecze do wygrania. I tak jak powiedziałam wcześniej, nie możemy dać żadnych szans na rozkręcenie się Budowlanym. Myślę, że jesteśmy lepszym zespołem, lepszym indywidualnie i na pewno chcemy to pokazać. Czyli rozumiem, że plan jest skończenia tych rozgrywek w 3 meczach? Najlepiej by było. Myślę, że bardzo się przyszykujemy dobrze na kolejny mecz. Popracujemy jeszcze nad elementami i gdzieś spokojnie, punkt po punkcie musimy prowadzić tą grę po swojemu.